Żeby był trądzik, muszą być wągry. To jest pierwsza rzecz, a wągry to są zaskórniki otwarte i one są czarne nie dlatego, że to są brudne zmiany, tylko dlatego, że prawdopodobnie utlenia się keratyna. Są zresztą różne na ten temat koncepcje. Niektórzy mówią, że tam są komórki barwnikowe też, które uczestniczą w tym kolorze. I to jest najczęściej lokalizacja właśnie w strefie tej, w której te wągry i gruczołojowe występują, czyli czoło, prawda, środek twarzy, tak zwana rynna łojotokowa przednia i rynna łojotokowa tylnia, czyli dekolt i pomiędzy łopatkami z tyłu. To jest choroba przede wszystkim zaskórników, to jest choroba gruczołu łojowego i, jak się w tej chwili mówi, choroba takiej jednostki łojowo-włosowej. Czyli, krótko mówiąc, musi być gruczoł łojowy nieprawidłowy i do tego zatkane ujście gruczołu łojowego. Generalnie można mówić o trądziku, jeżeli się zaczyna robić stan zapalny, a co gorsza, jeżeli się robią krosty, czyli ropne zmiany, a jeszcze gorzej, jeżeli robią się blizny. Wtedy możemy mówić o trądziku. I trądziki są najrozmaitsze. Najczęstszy trądzik to jest trądzik okresu młodzieńczego. 90% ludzi w tej chwili ma trądzik młodzieńczy. Można powiedzieć, że to jest choroba, która występuje na całym świecie. Co ciekawe, są takie populacje na świecie, które trądziku nie mają. To jest populacja zbieraczy Acze z Paragwaju i to są ludzie, u których nie wykryto zmian trądzikowych. Natomiast były podejrzenia, że to są oczywiście genetyczne predyspozycje, ale okazało się, że ci zbieracze Acze, którzy przeszli do miasta, natychmiast dostali trądziku. Z tego wynika, że to jednak warunki środowiskowe, warunki cywilizacyjne mogą powodować trądzik. Są trądziki młodzieńcze, są trądziki niemowlęce, związane z tym, że dostają na przykład dzieci trochę hormonów od matki z mlekiem z piersi. Są trądziki ludzi dojrzałych, kobiet dojrzałych. Na przykład kobieta przestaje brać środki hormonalne, antykoncepcyjne i te wahania hormonów zaczynają się zwiększać. Przed miesiączką jest duży taki rzut na przykład. Te kobiety nieraz dostają trądziku, chociaż miały piękne cery wcześniej. Są trądziki, które są związane z zaburzeniami neurologicznymi. I te trądziki rzeczywiście wtedy mogą być związane z nadprodukcją pewnych hormonów, z nadmierną aktywnością pewnych struktur w mózgu. I to są rzeczywiście trądziki w wieku lat 70. Czasami mogą być na przykład przy pewnych przypadkach padaczki, czasami związane są z lekami. Czasami też w przypadku, ja miałem pacjenta ze stwardnieniem, na przykład rozsianym, też z ogromnym trądzikiem, którego tego pacjenta trzeba było leczyć bardzo intensywnie, już zupełnie nienormalnymi preparatami, nienormalnymi środkami.